Crash Bandicoot, jak dobrze wiecie, jest serią mojego dzieciństwa i jest to jedna z najlepszych serii, którą mogłem kiedykolwiek zagrać. Lecz nawet, że jest to najlepsza seria, ma na swoim koncie czarne owce, czyli gry, które są średnie, które są jak dla mnie bardzo słabe i nie są zbyt ciekawe. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w top 3 najgorszych gier Crasha z serii, gdzie omówimy sobie właśnie tytułowe najgorsze gry. Więc zapnijcie pasy, przeszkadzajcie każdemu, komu możecie w domu, drzyjcie się ile wlezie i zapraszam do oglądania. Na miejscu trzecim Crash Bandicoot Nitro Kart 3D. Co ja mogę na temat tej gry powiedzieć? Jest to gra, która została wydana przez Activision i studio, które współpracowało, to był Polar Beat oraz Vivendi Games Mobile. No i cóż, jest to gierka właśnie na iOS-a. I z tego co wiem, ta gierka chyba jeszcze jest na Nokii, coś takiego. No, jest to gra, która jest wyścigówką na telefony, co możecie zresztą zobaczyć po gameplayu. I o co chodzi? Dlaczego uważam, że ta gra jest jedną właśnie z tych najgorszych gier? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż nie będę mówił, że nie, ale koncept Crasha na telefon jest okej, aczkolwiek no, ja uważam szczerze, moim skromnym zdaniem, że ta gierka troszeczkę syfiaście wygląda. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja uważam, że telefony i te iOS-y i tak dalej powinny mieć nie wiadomo jak zrobistą grafikę, nie wiem, kurde, full legit czy cokolwiek. Nie uważam, aczkolwiek jestem zdania, że gra po prostu wygląda ohydnie jak na grę na iOS-a. Fajnym aspektem tej gry, pomimo tego, że jest ona trochę syfiasta, jest to, że w trakcie tych kapów, czy w ogóle wyścigów, bo nie wiem, ja komentuję tu teraz filmik pod nazwą Easy Cup od Baver RPGS. Fajne jest to, że w ogóle na tych kapach mamy rozmieszczane literki Crash, w sensie wiecie, C-R-A-S-H. I możemy je zbierać. Nie wiem w ogóle co to daje, aczkolwiek jest to dosyć ciekawy zabieg, nie powiem, że nie. I fajnie to osobiście się prezentuje. Odnośnie muzyki nie mam tutaj zdania, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, jak się tak wsłucham w soundtrack, to no, jest on średni. Mówiąc dalej jeszcze na temat Crasha Nitro Kart 3D, to trochę boli mnie fakt, że oni bardzo mocno inspirowali się taką grą jak Crash Tag Team Racing, ponieważ jest to potwierdzone, że trasy, które znajdują się w tej gierce, to są trasy zerżnięte z Crasha Tag Team Racing, tylko w ich trochę gorszych wersjach. Ale praktycznie rzecz, która najbardziej doprowadza mnie do szału, jest to! Ta maska Aku Aku. Spójrzcie na nią! Ona aż się prosi, żeby wywalić jej mukę w... No wiecie w co. Po prostu, jak widzę model tego Aku Aku, to dosłownie on doprowadza mnie do szewskiej pasji. Naprawdę, ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że modele postaci w większości są z, nie wiem, Of The Titans, no chociażby patrząc na Crasha, czy tam, nie wiem, na Cortexa, czy Kiwie, na kogo jeszcze spojrzeć, ale naprawdę, to i Reaperu, to dosłownie jest coś, co jest poniżej pasa, naprawdę. Reaperu wygląda jak jakiś kojot, a nie jak jakiś kangur. Ja pierniczę. To jest takie straszne. Nie wiem, czy może w tym wypadku pośpiech i zła decyzja doprowadziła do tego, ale naprawdę, ja szczerze uważam, że to jest po prostu niedorzeczne. Bo ile większość postaci wygląda jak wygląda, to tak naprawdę, mówię, Reaperu wygląda jak jakiś kojot. W ogóle nie przypomina kangura, jak dla mnie. Ewentualnie jakiś zając na sterydach. Przez uszy, które wystają tak w dziwny sposób. No i mamy też jakiś świat kosmiczny, który nie wiem, czy ma parodiować Astroland, czy jaki on tu ma świat parodiować. Wiem tylko, że chyba to jest parodia Astrolandu i tego jednego wyścigu, co lecimy w kółko. Tak wiecie, takie kompletne kółko, że nie ma tutaj żadnych zawijasów, zakrętasów, czy cokolwiek. Ale tak, ta gra również posiada fabułę.
A fabuła tej gry jest następująca. Nitrous Oxide ponownie rzuca wyzwanie wszystkim ścigaczom, żeby udowodnić, kto jest najlepszym ścigaczem na całym świecie, i do tego podejmuje współpracę z Cortexem i bodajże Reaperem Ru. To jest cała fabuła i musimy go po prostu pokonać. Nie wiem, jak wygląda Adventure Mode w tej gierce, ale po spotkaniu i skonfrontowaniu się z Maską Aku Aku chyba nie chcę nawet tego oglądać. Koniec końców, gra może nie byłaby aż tak zła, gdyby to nie była gra Crasha, a jako że jest to gra Crasha i wpisuje się, powiedzmy, w serię, no to sami wiecie chyba, co ja sądzę na ten temat. Swoją drogą jest jakaś postać o imieniu Jaja i nie wiem w ogóle, czy o co tutaj z tym chodzi, ale takie trochę dziwne. Dobra, przejdźmy do następnej gry. Na miejscu drugim Crash Bandicoot Nitro Kart 2 na iPhone'a. Oh man, tym razem się skonfrontujemy z Crashem Bandicoot Nitro Kart 2, czyli bodajże sequelem do Crasha Bandicoot Nitro Kart 3D. Co mogę na temat tej gierki powiedzieć? No, z tego co widzę, to gra nie posiada czegoś takiego jak Adventure Mode, więc praktycznie nasz gameplay zaczynamy od arcade'a. I to teraz patrząc na gameplay. No, powiem szczerze, że to już jest, powiedzmy, ta lepsza wersja Crasha Bandicoot Nitro Kart 3D, aczkolwiek to dalej nie jest to, co powinno być. Nie zrozumcie mnie źle. Fajne jest to, że twórcy chcą, żeby Crash był jedną z tych serii, tak jak, nie wiem, Rayman czy Sonic, żeby dostał swoje jakieś telefonowe gry, ale no, nie mam pojęcia, czy to jest przez pryzmat tego, że faktycznie twórcy śpieszą się z wydaniem tej gry i dlatego one wychodzą tak paskudne i dziwne. Ale ten Crash jest o niebo lepszy od swojego pierwowzoru, aczkolwiek dalej jestem zdania, że jest on średni z tego względu, że patrząc na gameplay i miałem również możliwość zagrania se w tę grę, powiem szczerze, że gierka jest taka, no, 5 na 10, jest faktycznie, no nie wiem, lepsza. Ma się większą satysfakcję z grania, ale jednak gdyby ta gra nie miała nazwy Crash Bandicoot Nitro Kart, to może i by inaczej to wszystko ze sobą zgrało, bo nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że Crash Nitro Kart jako gra, teraz nie mówię o tych grach na telefon, tylko mówię teraz o grach na PS2/Xbox. Jest to gra, która jest okej. Naprawdę, jest ona okej, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego gry na telefon muszą nosić ten podtytuł Nitro Kart, no bo nie ukrywajmy, ale jest to trochę takie bez sensu. No, równie dobrze mogliby, nie wiem, nazwać to Crash Bandicoot, nie wiem, Kart, albo Crash Bandicoot Racing, albo jakoś inaczej nazwać, żeby to się nie kojarzyło z Nitro Kartem, bo to tak trochę też daje, przynajmniej w moim odczuciu, złe świadectwo dla Nitro Karta. I tak, swoją drogą, nie wiem, czy, i to nie wiem, czy koleś ma źle ustawionego swojego iPhone'a, ale gdy Crash wpadł pod wodę, to nie było animacji jak Aku Aku, tudzież jakakolwiek maska by wyciągała tego Crasha z wody, więc oh man, jest to dosyć takie, nie wiem, uderzające i kujące w oczy. I tak, na pewno się teraz mnie zapytacie, no dobra Michał, ale dlaczego w takim bociecie nie poruszysz czegoś takiego jak story mode w tej gierce? Ponieważ gra nie posiada story mode'u, nie ma żadnej fabuły, to jest po prostu sequel, który kontynuuje Crasha Bandicoot Nitro Kart 3D, ale bez jakiejkolwiek zmianki o jakiejkolwiek fabule, więc mogę co jedynie powiedzieć, że posiada takie tryby jak Cup, Mission, Eliminator, Time Attack, Collector, Arcade Skill oraz Multiplier, który zapewne już nie działa, ponieważ minęło przynajmniej z 9 lat od wyjścia tej gry, bo ta gra wyszła w maju 25.2010 roku, więc tja. Przejdźmy może już do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym Crash Boom Bang. Zabierzcie mnie od tej gry, nie chcę jej znać, niech ona w ogóle spada, niech ona, nie wiem, zostanie spuszczona w kiblu, gdziekolwiek, po prostu niech ona zginie w czeluściach internetu i niech stamtąd nie wychodzi. Serio, jest to gra, która chyba kiedyś spowoduje trzecią wojnę światową w internecie, naprawdę, mówię autentycznie, ta gra spowoduje trzecią wojnę światową.
i mówię to bez żadnych skrupułów. Jest to gra, która została wydana przez Sierra. Deweloperem tej gry był Dimps, znany również z takich wspaniałości jak seria Sonica. Bo tak, Dimps również odpowiada za bodajże chyba Sonica Generations na DS-a czy coś takiego. Nie, przepraszam, nie na DS-a, tylko na 3DS-a. I tak, zacznijmy może od Crasha Boom Bang, co nie? Jest to gra, która jest pełna minigierek, coś co już mieliśmy w serii od... Od Crasha Basha mieliśmy coś takiego w serii. Jednakże tutaj te minigierki to jest jeden wielki chłam jak dla mnie. Gra okej, stara się być w pewnym stopniu tą lepszą częścią Boom Banga, chociaż jej to trochę nie wychodzi. Ale cóż, dajmy jej szansę, że tak powiem. Nie powiem, że nie podoba mi się to, że pojawiają się tutaj postacie takie jak, nie wiem, Tauna, Pinstripe, czy po prostu takie, wiecie, postacie, które może nie zostały zapomniane, ale gdzieś tam nie były one wykorzystywane później w serii jakoś za bardzo. No dobra, Pinstripe pojawił się w Twin Sanity i tam, wiecie, pewien easter egg z Tauną, ale jeśli chodzi w ogóle o wygląd tych wszystkich światów, poziomów, czy w ogóle miejsc, gdzie Crash tam podąża po tych wszystkich minigierkach, w sensie po tych planszach, żeby dostać się do minigierki, to nie powiem, że nie, ale to jest po prostu obrzydliwe trochę. Nie wiem, czy to dlatego, że Crash troszeczkę nie pasuje pod klimaty DS-a, chociaż w sumie wyszedł Crash of the Titans na DS-a, który jak dla mnie jest o niebo lepszy od tego czegoś zwanym Crashem Boom Bangiem. Ale ta... Może przejdźmy do fabuły, co wy na to? Więc fabuła w tej gierce jest taka, że pojawia się taka postać jak Viscount Devil. Jest to diabeł tasmański, który postanowił rzucić wyzwanie naszym bohaterom, żebyśmy pokonali wszystkie jego minigierki i zdobyli Super Big Power Crystal. I nawet nie żartuję, jest coś takiego nawet na Wikipedii napisane i nawet na fabule. I nawet w fabule jest to wytłumaczone, że musimy walczyć o Super Big Power Crystal. I do wygrania będziemy mieli 100 milionów dolarów. No, to jest dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. I tak naprawdę będziemy mieli taki zestaw minigierek w każdym świecie. Tam bodajże jest po 4, 5, może 6 minigierek. I zawsze szósta i w sumie ostatnia minigierka będzie oznaczała walkę z Viscountem. W sensie walkę w minigierce z Viscountem. I raz to się będzie go uderzało młotkami. Innym razem będziemy mieli minigierkę pokroju Ballistics. Jeszcze innym razem będzie co innego. I tak naprawdę w kółko będziemy mieli różne oryginalne jak na swój sposób minigierki, żeby pokonać Viscounta. A i zapomniałem powiedzieć, ta gierka ma bardzo powtarzalne minigierki. Tak więc to, że pójdziecie do następnego świata, nie oznacza, że z jakąś minigierką się nie będziecie stykali, z którą już mieliście styczność, więc miejcie to na uwadze, że nie za każdym razem będzie tak, że nowy świat będzie nam prezentował nowe minigierki, bo będzie w większości tak, że te minigierki będą się powtarzać. I swoją drogą ta gra wymyśliła bardzo oryginalną zasadę. Co to jest za zasada? Już mówię i objaśniam. Jest to zasada, że nie musisz tak naprawdę tej gry przechodzić na pierwsze miejsce, w sensie nie musisz każdej minigierki wygrywać, bo na dobrą sprawę możesz minigierki wszystkie przegrywać, a i tak tę grę wygrasz, więc to jest gra dla prawdziwych leni i dla prawdziwych osób, które, nie wiem, w jakimś tam stopniu są, powiedzmy, gorsze w serii Crasha. I jeżeli lubicie przegrywać, jeżeli lubicie doświadczać game overy, to ta gra jest idealna dla was, ponieważ przegrywając i tak wygracie, więc na dobrą sprawę nie musicie się w ogóle starać w tej gierce. I dobra, bądźmy sobie szczerzy, nie naskakiwałbym na tą grę, gdyby ta gra nie była grą Crasha. Jako że jest to gra Crasha, to no sorry bardzo. No ale na szczęście nie jestem jedyną osobą, która narzeka na tą grę i powiedzmy uważa, że jest to jedna z najgorszych gier Crasha, jaka kiedykolwiek mogła wyjść. Bo nawet fani Crasha mają bekę z tej gry, co mnie szczerze nawet nie dziwi. Tak swoją drogą, ta gra w Japonii nazywa się Crash Bandicoot Festival i ta gra została wydana w 2006 roku. Ciekawe, co za tym 2006 jeszcze stoi, za pewna seria, która jak dla mnie jest okej? I za tym 2006 stoi pewna gra, która jest dla mnie okej, ale niestety internet również
no, że tak powiem, zaczął ją mocno hejcić. Tyeee. Ale tutaj akurat jestem w stanie zrozumieć dlaczego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą topkę. Jest to ostatni materiał już z Crash'a Mon, więc szykujcie się, że na dniach pojawi się podsumowanie Crash'a Mon w 2019. A wy, jakie według was są najgorsze gry z Crash'em lub średniaki? Możecie napisać cokolwiek chcecie, czekam na komentarze od was. To by było na tyle, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!